Kasia Glinka, witam w programie Striptease. W moim przekonaniu, jeśli striptease, to tylko emocjonalny, głównie wynikający z zawodu, który uprawiam, bo na, na tym on trochę polega. Mówi się o tym, że aktorzy to, to trochę ekshibicjoniści i myślę, że dużo w tym prawdy. Właściwie przez cały czas, kiedy pracuję, zdarzają się takie sceny, zdarzają się takie momenty, kiedy, kiedy muszę się obnażyć z czymś, co dla mnie prywatnie jest rzeczą bardzo trudną, na życie moje bardzo trudną. Ja na przykład bardzo nie lubię scen, w których. Muszę po prostu zwyczajnie fizycznie na kogoś krzyczeć, na przykład. Bardzo mnie to kosztuje dużo emocji, nerwów. Ja się cała denerwuję wtedy i, i, i mam wrażenie, że naruszam z kolei czyjąś prywatność kolegi, koleżanki, kogoś z kim gram. I za każdym razem, tak jak mówię, musimy. musimy Przełamywać tego rodzaju gdzieś zahamowania w sobie a, i, i no potrafić to robić, mimo tego, że mamy z tym jakiś ogromny emocjonalny program, problem. E, ostatnio zdarzyła mi się na przykład scena, w której musiałam spoliczkować e, pana, właściwie starszego ode mnie dużo, aktora. I miałam z tym potworny problem. Musiałam to zrobić naprawdę bardzo. Naturalnie, normalnie, bez żadnego udawania i powściągania, uderzenia. Um, musieliśmy to zdublować i graliśmy to kilka razy, więc <grywania> byłam ponsowa, czerwona, z wrażenia. Um, ponieważ nigdy w życiu mi się nie przydarzały takie historie i nie musiałam nigdy takich rzeczy robić, więc to za każdym razem jest trochę odkrywanie siebie, swoich emocji, tego um, jakby naruszanie też swojej prywatności. To, to jest pewnego rodzaju striptiz, ponieważ trzeba to zrobić. Na forum ekipa to jest zwykle około 50 osób, więc to nie jest tak, że jestem ja, aktor i na przykład tylko operator albo tylko reżyser, więc jest bardzo dużo ludzi, którzy są w to zaangażowani, którzy na to patrzą i, i, i jest to absolutnie mm, za każdym razem ogromne doświadczenie, wyzwanie i też jakby przekraczanie swoich barier.